Zapraszam na sesję gry fabularnej Kult Boskość Utracona. Jest to kontynuacja przygody Aurora Borealis, którą można znaleźć na tym kanale. Język, jakiego używamy, bywa wulgarny, a tematy dojrzałe. Lista triggerów tego odcinka znajduje się w opisie filmu. Ta historia to fikcja. Gra. Zabawa w strachy. Widzisz tych parę kroków w górę, przy leżącym ciele Bogiego, stoi taki przygarbiony, przyczajony ten Mark i patrzy w waszą stronę, tak jakby czekał, co mu się uda wskórać. Co chcesz zrobić? No myślę, że chciałabym... Na początku chcę uspokoić Łałatę, ale tak jak obiecałam, będę chciała porozmawiać z Markiem. Myślę, że ta nie to, że rozmowa, ale to uspokojenie Łałatę jest szybkie i takie rzeczowe. Mówię o tym, że... Słuchaj, Łałatę. Niebawem tutaj będzie. Powiedział, że jest magiem, więc nie będzie problemu. Natomiast no, resztą będziemy musieli zająć się my. Porozmawiam z Markiem i postaram się go na razie jeszcze tutaj zatrzymać na wszelki wypadek, gdyby jednak okazało się, że... No, że będzie nam potrzebny. Nie chcę ryzykować. No, nie chcę ryzykować przedłużenia tego czasu. Cała ta zmiana, która dokonuje się w ciągu ostatnich kilku dni, tak naprawdę, sprawiła, że straciłem jasność spojrzenia. Możliwe, że uniosłem się pychą, albo tak zachłysnąłem się powrotem do swojej rodziny, chociaż tak na krótko, że przestałem widzieć cię taką, jaką widziałem cię wcześniej. Przepraszam za to, że cię okłamałem. Wszyscy jesteśmy trochę zakręceni ostatnimi czasy i ja też mogłam podejmować nie takie decyzje, jakie naprawdę chciałam. Według Darka też się uniosłam pychą i... No właśnie. I dlatego on tam jest teraz sam. Trzeba będzie o tym również pomyśleć. Jeśli uda się tylko z rytuałem, to zajmiemy się odnalezieniem Darka. Widać, że Molly posmutniała, ale prostuje się trochę. Biorę głęboki wdech i myślę, że robiąc parę kroków, widać, jak moja postura, mój chód w ogóle się zmienia. Zmienia się trochę mój wzrost, bo jestem wyższa, noszę teraz takie niskie szpileczki, elegancką garsonkę i idę w stronę Marka. To on przestępuje z nogi na nogę, jakby był zdenerwowany nadchodzącą rozmową. Ale jest gotów i nawet kiedy dochodzisz, to on zaczyna. Ja może powinienem wrócić do tego miejsca i może tam się wtedy obudzę, bo ja już dawno powinienem się obudzić.
To nie jest sen, który chciałbym już śnić. Ależ oczywiście, oczywiście, panie Marku. To wygląda w ten sposób, że każdy sen jest troszeczkę jak plan filmowy. I tutaj właśnie mamy taki plan filmowy. Musimy przejść do następnego etapu, po prostu trzeba zrobić następny krok. Na pewno wiele razy śnił pan, panie Marku, o, nie wiem, sny o lataniu. I wtedy, kiedy leci się, właśnie wtedy się budzimy. Wobec czego musimy po prostu przejść do następnego etapu i ja z panem na pewno pomogę panu się obudzić. Pani Louise, pani mówi normalnie, jakby oglądał telewizor. No. Tylko, że to wszystko tu jest... To jest straszne jakieś takie... Dlaczego ten facet jest nieprzytomny cały czas? Co jest? On leciał i spadł? Dokładnie tak, on leciał i spadł. No przecież to jest sen. Tutaj to na pewno jest sen, bo ja się szczypałem, jak pani rozmawiała przez telefon. I to nie jest sen chyba, co nie? Panie Marku, czy spotkał pan Jessica Lewis? Czy był pan z nią na kawie? No a ja panu mówię, że jak pan się obudzi, no to nie pójdziemy niestety na kawę. A tutaj, jak przejdziemy do następnego etapu, to obudzi się pan w kolejnej fazie snu, gdzie będziemy pić sobie spokojnie kawę i może nawet zajadać jakieś racuchy. Dobra. Ze specjalnym modyfikatorem za racuchy plus jeden poproszę cię o rzut na wpływanie na innych. 13. Dobrze. A to teraz będziemy zaczynać już ten cały nowy etap? Dobra, to ja zostanę. Wcześniej sobie pomyślałem, że głupie jest to, że jak się obudzę, to nie będę mógł powiedzieć Stefanie, że śniło mi się Jessica Lewis, bo może być zazdrosna czy coś, no nie? A poza tym chyba nie potrafiłbym mówić o tym bez banana na twarzy. To jest zakręcone. Myślę, że ja próbuję go też uspokajać, mówiąc mu, że jak już się obudzi, to nie wiem, sięgnie do tej szafki, po szklankę wody i opisuje trochę elementy tego pokoju, w którym spał, żeby zasugerować, że jednak znam pewne szczegóły z rzeczywistości, wobec czego no to musi być sen, ponieważ Jessica Lewis nie zna takich szczegółów z jego życia. To działa. On kiwa głową, uspokaja się, dołącza łałatę, no i całkiem możliwe, że zaraz będzie was tu więcej. Jak tam od strony Luka? Wydaje mi się, że Luke chciałby to zrobić, będąc cały czas w żałobie. I z jego perspektywy, no to minęły no chwile, odkąd wyszedł z tej kabały, w którą się z Dave'em wdał wcześniej. I ta strata po utracie Jessamine, ona... Widziałbym to w ten sposób, że ta strata, ta żałoba, ten żal, on jest tak duży i tak bolesny, że ją gdzieś wyobrażenie nawet o niej samej po prostu przywołuje. A widziałbym to w ten sposób, że po prostu w pewnym momencie to okno uchyla, a ta sowa przez nie wylatuje. Mhm. I być może z taką świadomością, że już nigdy nie wróci. I to jest to pożegnanie. Swego rodzaju. Więc ten żal, smutek, to szaleństwo, no, ono może nie być aż takie widoczne. To nie jest krzyk. To nie jest... To jest takie naprawdę ciche, zamknięte milczenie kogoś, kto, no, kto bardzo dużo w sobie ma. Widzisz, Molly, mglistą sowę wylatującą z miejsca, w którym jest Luke. Nie było jej tam w środku, tylko nagle pojawia się machając skrzydłami w miejscu, tak żeby się utrzymać w miejscu, spogląda tym swoim łebkiem do środka, tam do Luka, po czym odlatuje, ale tak naprawdę po drugim smagnięciu skrzydłami rozprasza się w powietrzu Metropolis. A ty, Luke,
stojąc przed tym oknem, czujesz dotyk takiego stalowego, chudego palca Tekrona. I on podszedł do ciebie od tyłu i dotykając zwraca twoją uwagę i mówi: powodzenia, panie Luke. Bardzo dziękuję. Wzajemnie. Wzajemnie, mój drogi. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Przechodzisz? Przechodzę. To wraz z tym, o ile sowa i to pożegnanie może generować smutek i pewnie tak się dzieje, ale nie każdy smutek jest tak jakby ugina kręgosłup jeszcze bardziej do ziemi. Pożegnanie się z Tekronem i ta wcześniejsza rozmowa i to, co powiedział o wdzięczności, podnosi twoją stabilność o jeden. Czyli nie podnosisz. A tak, tak. Co ale w pewien mechaniczny sposób doskonale pokazuje postać, którą jesteś. Luke, jesteś jakby w środku miasta, ale na takim trochę dziwnego rodzaju pagórku, który jest zrobiony z kostek brukowych. Poniżej wąska uliczka z kamienicami po obu stronach. Z prawej strony miejsca, w którym jesteście poniżej, dziwna duża dziura w ziemi. Z lewej strony blokowisko, ale takie jakby ktoś dmuchnął na nie i ono się trochę wygięło do tyłu od tego podmuchu, takie wykrzywione są te bloki. I macie tak naprawdę tylko parę kroków do szczytu tego, powiedzmy, wzniesienia. I oprócz Molly jest tu Łałatę, który jest w odzieży właściwie w całości okrwawionej, ale stoi mocno, trzyma się dzielnie. Natomiast na ziemi leży starszy pan drobnej budowy w piżamie. Jest nieprzytomny, a obok niego stoi 20-paroletni facet w bokserkach i w białym t-shircie. Taki przystojniacha z twardą szczęką, czarne włosy zaczesane na bok, uśmiecha się do Molly, jakby wiesz, widział gwiazdę rocka. I w takich powiedzmy chmurach, ale tak naprawdę oparach tego miasta nad wami, widzicie, że za tym jakby czubkiem wzniesienia z prawej strony są schody. Tam jest wzgórze. Tam gdzieś idąc w tamtą stronę można dojść do wzgórza, wspiąć się po schodach i oboje widzieliście te schody, a ty nawet Luke na nich byłeś. I to nie jest jakby rozpoznanie wizualne, tylko to jest poczucie. Tam to jest to wzgórze, na którym znalazłeś się z Dave'em przy swojej pierwszej wizycie w Metropolis. A z kolei ty, Molly, razem z Darkiem, a później z Łałatę, będąc na środku pewnej ulicy, widziałaś z odległości te schody. Wychodząc, wyprostowuję się, przeciągam się dosłownie tak bardzo mocno, biorę głęboki wdech. Nienawidzę tego miejsca. Ciekawe. Ja myślę, cześć, że Molly widziała wcześniej to, co się działo. Nie wiem, jak... Czy ja teraz... Jak ja teraz wyglądam dla Luka? Czy on mnie widzi taką, jaką jestem? Czy taką, jaką próbuję udawać, że jestem? Dobre pytanie, bo rzucałaś na to wobec Łałaty i uznajmy tamten rzut. I kiedy znajdujesz się tutaj, Luke, to Molly nie wygląda jak Molly. Wiesz, że to jest ona, bo patrzy na ciebie tak, jakby patrzyła Molly i do momentu przejścia przez to okno w chacie widziałeś, że to jest Molly. Ale teraz wygląda jak Jessica Lewis, dosyć popularna prezenterka telewizyjna. I w połączeniu z tym takim głupawym uśmiechem tego faceta z czarnymi włosami, no to się trochę klei. Tak jakby... Czy to ona udaje, czy to on stworzył ją w taki sposób? No, jesteście niespecjalnie normalną grupą tu. Myślę, że odwracam się w stronę właśnie Luka, uśmiecham się tym prezenterskim uśmiechem, nie wiem, licówek koloru A0 i mówię: dziękuję, Luke. Wywiady później, ale nie złaś ciebie, Chica. Łałatę nie obraź się, znaczy ty, ziomuś też. Ja jestem Mark.
Jestem chłopakiem Stefani. Cześć, Mark. Cześć. Hej. Też zacząłeś śnić ten sen? To tak chyba działa, co? Czy w ogóle nie jest? Ty jesteś stąd? O, chłopie. Ja nawet nie wiem, skąd ja jestem, ale jeszcze się przekonamy. Spokojnie. Łałatę z kolei patrzy na to, co masz w rękach, Luke. I on pewnie nie widział tego kostura przy Nidżnuku, a może widział, ale zawiesił na nim chwilkę oczy. Tak, to jest dokładnie to, o czym myślisz, że jest. Ale jest teraz moje. Może będziesz kiedyś chciał powiedzieć mi, jak wszedłeś w jego posiadanie. Nie teraz. Być może, ale dopiero po wszystkim. To zabierzmy się za to. Chodźmy. No ja myślę, że podchodzę bliżej Marka i mówię, chodźmy, to kolejny etap tego snu. Tak, żeby go trochę... no właśnie, rozwiać jego wątpliwości, żeby na razie jeszcze nie myślał za wiele. Chociaż Molly w tym momencie bardzo myśli, bo co sobie pomyśli Mark, kiedy zobaczy rozrywane ciało w swoim śnie. Więc gdzieś tam jest... Ja słysząc to, bo wcześniej słyszałem tą rozmowę, chciałbym skorzystać względem Marka ze swojej zdolności. Mianowicie z manipulatora umysłu. I moją intencją byłoby to, że ja chciałbym, żeby on w razie czego nie był przeszkodą. Trochę to uściślić. Tak, już mówię, bo usłyszałem to, że on się w pewnym momencie chciał wyłamać, to znaczy nie, tak naprawdę nie wiem, kim on jest, po co on tu jest, znaczy wiem, domyślam się, ale on stracił wiarę w to, dlaczego jest i no, z tym chciał się obudzić. Tak, tak, tak. To jest zrozumiałe, więc ja bym chciał pogłębić to jego przekonanie, że on Jessica musi się słuchać, że to jest to, że on faktycznie może jest w programie, że to jest jakiś kolejny etap i to, co się będzie działo, to tak naprawdę nie dzieje się naprawdę, być może. I to wszystko jest normalne, proszę się rozejść. Kamery cię kochają. Dobra. Dobra, to brzmi bardzo spoko. Rzuć proszę z dodatkiem duszy i nie ma minusa tego ujemnego modyfikatora. On jest absolutnie nieświadom mocy, którą dysponuje jako człowiek, więc... Myślę, że to jak Luke tutaj wszedł, nie kwestionując nic, z takim tak troszkę śmieszkując i w ogóle myślę, że to również mogło mieć dużo no, wpłynąć na tego człowieka, który jest przestraszony, wchodzi taki luzak. To wyszło mi w tym drugim progu. Tak, i tutaj na pewno chciałbym to stworzenie fałszywego wspomnienia. Tak, możemy to zinterpretować, że to chodzi jakby o pewien zestaw myśli, no albo właśnie wspomnienie takie, że przypomni sobie, że przecież on musi przejść etap w teleturnieju sennym Jessica Lewis, żeby się obudzić, więc wszystko, co będzie się z tym związało, będzie wykonywał. Ale możesz skorzystać też z drugiej możliwości. Czy chcesz? Tak, ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego on tu jest, tak powierzchownie, jaka jest jego rola w tym miejscu, dlaczego on jest ważny, na przykład dla Molly. Ale chcesz to znaleźć jakby w jego umyśle, czyli jakby w jego myślach, czy w jego wspomnieniach? Tak, jakbym chciał jego perspektywę zobaczyć. No bo, bo widzę, że on tu jest, wiem, że być może śnił, a może śni teraz. No tak, to więc... jego perspektywa jest taka. On jest w dziwnym śnie, w bardzo dziwnym miejscu, którego się boi. Natomiast od samego początku, kiedy rozpoczął ten sen, opiekuje się nim Jessica Lewis, którą uwielbia prywatnie, w sensie w telewizyjny sposób. I w związku z tym, że ona tu jest, to boi się znacznie mniej. A teraz już się w ogóle przestał bać.
bo wie, co musi zrobić, a musi przejść kolejny etap, więc jest super. Poza tym pani Jessica wie coś, ta senna oczywiście, no bo przecież to nie jest prawdziwa, wie coś o jego dziewczynie, o Stephanie i to w ogóle go uspokaja i jakoś tak... On ma jeszcze myśl, że chyba to jest jeden z tych momentów, które zmieniają życie i on chyba rozstanie się z tą swoją stałą dziewczyną, która ma na imię Annie i zwiąże się ze Stephanie. I nie będzie już działał na dwa fronty. Taką ma myśl też w głowie. Ale gagatek. A to my jesteśmy rypnięci z Dave'em. Jestem z ciebie dumny, Molly. Znaczy, Jessica. To pani Jessica, co trzeba zrobić? To tutaj jest nasz reżyser i patrzę na Łałatę. Łałatę podnosi Bogiego, jakby był torbą. On chyba robi to szybko i tak jakby bezwzględnie, żeby też sobie ułatwić to, co się możliwe, że będzie musiało stać. Kładzie sobie na ramię i idzie w górę. I jak robi te dwa czy trzy kroki, to zaczyna się pochylać z takiego założenia zachowania czujności, bo nie wie, co jest po drugiej stronie, więc wychyli się tam ostrożnie. Idziecie za nim? Tak, ja od razu też mówię, wiesz co, Łałatę, widziałem kiedyś taką sztuczkę, że jak się truchło zbiera z ziemi, znaczy osobę nieprzytomną, to można to zrobić przewrotem w przód i jak wstajesz, to siłą momentum masz go na plecach, czaisz. To lepiej niż ciągnąć z ziemi, ale nieważne, może chodźmy. On słucha tego, co mówisz, spogląda na ciebie, Molly. I patrzy przed siebie, nie komentując. On też jest na gębie. Dobra, to niby już nie masz kija, ale chyba w dupie jest. Ale czekaj, mam go w ręce. To jest jakbyście weszli na dach budowli, tylko od drugiej strony. W momencie, kiedy jesteście na jego, powiedzmy, szczycie, to widzicie, że od tej drugiej strony teraz, którą zobaczyliście, jest taka kaskadowa zabudowa balkonowa, że tuż pod wami jest balkon ostatniego piętra tej budowli, a można na niego zeskoczyć, a z niego można zeskoczyć z kolei na piętro niżej, na balkon, bo one są wysunięte trochę jakby od siebie. I prowadzą do ulicy, do wąskiej ulicy z kostką brukową. Z prawej strony tej ulicy na dole jest podejście pod górę, pod schody prowadzące właśnie na szczyt wzgórza. Po drugiej stronie tej ulicy na dole nie ma już zabudowy, nie ma kamienic, tylko jest dość duża, otwarta przestrzeń. I na tej otwartej przestrzeni są jakby dwa elementy krajobrazu, które wzbudzają zainteresowanie. Po pierwsze jest niewielki zagajnik, ale kikutów drzew, a nie drzew. To są takie pnie, może które płonęły albo które zostały złamane. Barwa ich stąd jest nie do końca jasna. I na czubkach tych kikutów co jakiś czas siedzą jakieś ptaki czarne, może jakieś kruki, jakieś tego rodzaju. I prawdę mówiąc, niewielkość tego zagajnika jest znaczna. To jest, nie wiem, z 20-30 drzew, więc to jest bardzo mała rzecz. A z drugiej strony, patrząc na to oboje, macie przeczucie, że to kiedyś był potężny, wielki las. Teraz się skompresował w przestrzeni. I na lewo od tego lasu, z kolei, jest potężny plac budowy. Powstaje olbrzymia, okrągła, coś w rodzaju wieży. Z miejsca, w którym jesteście, wygląda na to, że ona jest równego wzrostu, co w sensie wysokości, co ten budynek, na którym jesteście, ale pewnie będzie się pięła jeszcze w górę, bo na szczycie przechadzają się po krawędziach, dokładając tak jakby nowe cegły, nowe kamienie, spawając, wykonując różne czynności. Postaci, które kojarzą wam się z Tekronem, ale tylko Tekronem, który zdjąłby płaszcz. Takie
rozczłonkowane odnóże, które zamienia się w bardzo dużo takich pająkowatych, ale metalicznych nóg, sprawiają, że one mogą chodzić w poziomie, w pionie, trzymając się tej budowanej krawędzi. Mają cieliste, grube, brzydkie, takie bladosine ciało, doczepioną do tego dużą ludzką głowę, taką spuchniętą, bezwłosą, dosyć brzydką. Jedno ramię jest także ludzkie, z materii żywej, a drugie jest absolutnie takim cyborgowym, mechanicznym, z rozszczepianymi palcami i z narzędziami, które w tych palcach są. Wygląda to dosyć... to jest dziwne połączenie tego prawdziwego ciała i mechaniki. I rzeczy, które ostatnio sobie przypominasz, Luke, tutaj też najprawdopodobniej one w ten sposób się nie urodziły, tylko zostały spreparowane przez kogoś, kto miał na to ochotę. Jest ich mnóstwo, jest ich mrowie, ta praca trwa i ta wieża, jeśli powstanie wysoka, do końca zostanie zbudowana, to będzie tutaj górowała nad całym krajobrazem. Ostatnim elementem są anioły. Bo lepiej tego nie wyrażę. Wokół tej budowli lata dosyć dużo, 20, może więcej, wirują dosyć szybko, więc trudno jest liczyć wszystkie. Postaci, które najlepiej w ten sposób określić, bo to są ludzie, ale obdarzeni bardzo dużymi skrzydłami z białymi piórami. Właściwie są nadzy, tylko mają jak przepaski biodrowe. Chyba wszyscy, albo przynajmniej większość, ma przytroczoną pochwę z mieczem na plecach. I to są tego rodzaju postaci, Luke, jak Hashmalim, którego spotkaliście. Trochę wygląda, jakby oni, nie wiem, kontrolowali to, a z drugiej strony to, co nie tak dawno, Molly, ty usłyszałaś od Marty, może to o to chodziło? A z drugiej strony to nie wygląda na jakąś potężną siłę, chociaż no, trudno sobie wyobrazić starcie z takimi, z kimś takim. Więc kiedy tak patrzycie, to Łałatę mówi: chodzi o ten zagajnik. Nie centralne miejsce, tylko no, pokazuję wam ręką. Takie trochę bardziej oddalone od budowanej wieży, a trochę bliżej tych schodów. O tyle by się to zgadzało, Luke, że kiedy wy wspięliście się po schodach, to tak naprawdę miałeś wrażenie, że od razu byłeś na schodach tych prowadzących na wzgórze. Jak to zrobić? Wiem, że potrafię w normalnych warunkach pójść tam, gdzie już byłem. Po prostu widzę, wyobrażam sobie, przypominam pewne miejsce i moja wola tworzy to, że tam się pojawiam z kimś lub sam. Już to robiłem. Przypominam sobie miejsce i moja wola przynosi mnie do tego miejsca. Pstryk i w głowie masz obraz tego, co jest pod podłogą. To jest dziwne pomieszczenie, też w okrągłym kształcie, ale tak jakby w środku, gdzieś tak jakby tu, w tym pomieszczeniu zrobić środek podłogi, to dokładnie pod nim jest piwniczne pomieszczenie, w którym bywałeś. Schody są trochę z boku i odruchowo, kiedy pomyślałeś ten obraz, kiedy on przyszedł do ciebie, to zobaczyłeś, że te schody tak jakby nie do końca prowadzą do tego chyba. Ja tu chyba... Nie, na pewno nie mieszkałem i też ciężko powiedzieć, że pracowałem. Ja tu po prostu bywałem. Jako... Chyba na jakichś spektaklach? Występach, ale też nie tu, chyba kilka pięter niżej. Mam przebłyski, że to była bardzo dobra zabawa, że się świetnie bawiłem.
chyba ciebie też tam widzę w wspomnieniach. Nie taką, jaką teraz jesteś. Po prostu czuję, że tam też byłaś, też bywałaś. Jak wyglądała wtedy? My wszyscy wyglądaliśmy zupełnie inaczej. Bardziej zbliżony do obecnej sylwetki Dave'a. Wszyscy byli piękni. Wszyscy emanowali swoją mocą. Ego wszystkich było przeogromne. Aż dziw, że zdołało się pomieścić w jednym pomieszczeniu. Tak, to były okrutne i brutalne występy, gdzie różne istoty z różnych światów były poniżane, gnębione. I to w przeróżny sposób, nie tylko fizyczny, ale i psychiczny. A nas wszystkich to bawiło. Nas wszystkich to zajmowało. Usuwało nudę, z którą walczyliśmy. Tak, nuda. Nuda to był nasz jedyny przeciwnik. Bo to się dzieje chyba z istotami, które nie mają naturalnego wroga, które są na najwyższym poziomie łańcucha pokarmowego. One się zaczynają przeokropnie nudzić, a nuda deprawuje. To nawet nie moc deprawuje, to nuda. Słyszę twój śmiech. Tak jakbym też miał jakiś przebłysk. Słyszę twój śmiech i mam poczucie, że tak dawno go nie słyszałem. Bo w tej nudzie się nie śmiałeś. Może to na tym występie. Tak jakbyś zobaczył coś, co w końcu cię rozbawiło. Ale ten śmiech jest obrzydliwy. To jest tak, że to przebudzanie się, o którym mówisz, tak naprawdę wiąże się z tym, że przypominamy sobie, kim byliśmy kiedyś? Też. Z powrotem mocy i wspomnieniami. I to jest to, co mówiłem. Trzeba mieć odwagę. W tym momencie trzeba mieć odwagę, by wziąć na swoje barki odpowiedzialność za to, co robiliśmy. I nie mówię, że musimy wrócić do tego. Nie musimy być tymi niewolnikami z Cesarstwa Rzymskiego. Możemy uciec. Możemy wyzwolić tych, kogo chcemy i po prostu uciec, stworzyć swój świat. Ale też możemy zawalczyć o wszystko i wszystkich. A potem starać się, by historia się nie powtórzyła. Ale nie obiecam ci żadnej z tych dróg. Bo, tak jak już powiedziałem, poczułem już smak mocy i wiem, z jaką łatwością przychodzi wszystko. Właściwie wszystko. Zróbmy to, bracie. Kiedy mówi zróbmy to, bracie, to zaciska ręce na tej części kostki i widzisz, że spod jej kciuka tak jakby ona wypaliła w tej kostce otwór. Spod kciuka wylatuje dym. Ona w pewnym momencie czuje albo zapach, albo ciepło i odgina. No ona nie zobaczy tego, co ty widzisz. Kostka ma tak jakby czarny punkt, tak jakby źrenica, która wchodzi do głębi tej kostki. W jaki sposób jest ruchoma albo miękka, takie sprawia wrażenie. No to co robimy? Czekamy na kogoś? Właściwie to tak. I ja robię dokładnie to samo, co ona zrobiła, czyli na drugiej
na drugim oku również wypalam otwór źrenicy. I chyba to jest ten moment, kiedy byśmy rzucili. Let's do it. Na pewno możemy rozpocząć od tego, bo to i tak się wydarzy, że jako, że masz dwójkę na relacji z Caroline, to o dwa możesz podnieść sobie stabilność. I czy za kostkę też mi się podnosi? Tak. Chociaż za kostkę wtedy, kiedy nie wykonujesz nią czynności jakby jakichś tam funkcyjnych, tylko się nią bawisz. W porządku, w porządku. I podniosę też Caroline. Stabilność. Czy to było już wystarczająco? Bo ja miałem poważną ranę jako ubytek krwi. Nie pamiętam już z której walki i z którego momentu, ale czy to już było wystarczający oddech, żeby... Chyba tak. Wydaje mi się, że to była jakaś kara z boskiego któregoś... Ja tego już nawet nie mam zapisanego, wiesz? Chyba to wykreślaliśmy już. 17. Zatem to jest pierwsza z trzech tych transferów mocy. Wiesz co, może zmodyfikujmy na potrzeby odcinka, bo ta rozmowa była bardzo długa i wydaje mi się, że spokojnie mógł być za pierwszym razem, jak mówiliśmy o mechanice, tam mógł być pierwszy rzut, a teraz mógł być drugi rzut przy tych źrenicach. Jasne, zróbmy tak w takim wypadku. I to jest 13. Za 13 w takim wypadku ta moc musi się skądś wziąć. I to ty zdecydujesz, czy to ty, czy Caroline, ale ty czujesz moc w tym pomieszczeniu. Musiałbyś, wiesz, zrozumieć źródło, dowiedzieć się, z czego to może wynikać. I wtedy możliwe, że nikt z was nie utraciłby tej mocy przy ewentualnym trzecim rzucie, bo tak bym do tego podszedł. Co ty na to? Dobrze. W takim razie teraz wezmę to na... no dobrze, trochę mechanicznie. Caroline teraz dla mnie ma obrażeń nic. Tak, i ma pełną stabilność. To w takim razie Caroline. Myślę, że tutaj bym pociągnął z Caroline jedno obrażenie. Dobra. Będziemy mieć po jednej ranie, a fikcji jakby to mogło być. Ja myślę, że ona robiąc to źrenicę i podejmując tą decyzję pod wpływem emocji po prostu wypuściła zbyt dużo mocy naraz. Tak też to tak widzę, że ona jeszcze jest niewprawiona w tym. Może nawet podekscytowana tym, co się dzieje, więc się zachłysnęła możliwościami. Ale to, co trzymacie teraz w ręku, to ukształtowane, bardzo gładkie, jasno-brązowego, trochę szarego, matowego koloru gałki oczne. Jeszcze chwila i może? Poczekaj, Karol. Czy też to czujesz? To echo, to te wspomnienia. My tu przesiedliwaliśmy tak jakby nalot w tym pomieszczeniu, w tym budynku. Ja czuję moc. Ja czuję naszą, chyba dawną moc. Nie wiem, nie potrafię jeszcze tak o tym myśleć, no, bo, ale czuję, że... Czuję, że dzieją się duże rzeczy. Nie wiem, czy my robimy oczy teraz? To jest... Moje palce to mi podpowiadają. Oraz czuję, że jest tutaj mnóstwo. Tak, to jest przyjemne. Czuć tą moc. Tak, Karol. To są oczy. Mam nadzieję, że się uda. Ja daję drugie oko. Drugą dłoń, Karol. I mówię... Odstawnij chwilę. Skup się, żeby bardzo... bardzo wolny sposób w tym momencie przerzucać moc w te oczy. Wyobraź sobie, że musisz w bardzo mały otwór
wlać z wielkiego baniaka wody małą stróżkę. Mhm. A ja się rozejrzę. I faktycznie wstaję i to chyba nie zmysłem fizycznym, myślę, że bardziej na czucie staram się odnaleźć to źródło mocy. Czy ono jest faktycznie niżej w tym pomieszczeniu, które sobie przypomniałem, czy ono tu gdzieś wiruje, ale też chyba nie ma potrzeby, żebym ja się tam udawał. Ja po prostu staram się przyciągnąć to do siebie. Tak jakbym zasysał powietrze płucami, tak staram się ten sam proces zrobić swoją aurą boskiego. W takim wypadku są dwie lokalizacje, które wyczuwasz, które emanują tą mocą. I to jest czubek tych ścian, w sensie tam, gdzie powinien się rozpoczynać sufit, tylko jest otwarte, to te na samej górze ścian kawałki szkła, one nie tworzą prostej linii, tylko są trochę postrzępione i w pewien sposób wydaje ci się, że w nich jest przepotężna moc, ale jesteś pewien, że ona nie jest twoja, nie należy do ciebie. Może mógłbyś z niej skorzystać, ale to nie to. Oraz rzeczywiście pod podłogą jest coś, co ma moc i znasz jej posmak. I jeśli chciałbyś znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby je przyciągnąć bez odkrycia zasłony wspomnień, bez uświadomienia sobie, czym to coś jest. Bo to jest trochę tak, jakbyś przyciągał do siebie coś, co nie wiesz, jak wygląda. Nie wiesz do końca, gdzie jest, tylko mniej więcej tylko wiesz. Więc albo się fatygujesz i robisz to fizycznie, albo gramy to w ten sposób, że coś z tych wspomnień wychodzi na zewnątrz i dzięki temu możesz wiedzieć więcej. Podobają mi się obie opcje. I w fikcji myślę, że Dave zaczyna chodzić po tym pomieszczeniu. Zaczyna przesuwać palcem po tych konsolach. Następnie podchodzi do tych schodów. Zamyśla się, patrzy w głąb. Robi kilka kroków w dół. Stara się dotykiem też. Przez dotyk stara się obudzić to wspomnienie. I skupia się na nim. Jak przed chwilą się go przestraszył, może tak, Dave się przestraszył tego wspomnienia, bo to tylko potwierdziło jego tezę, że ludzie są z natury źli, a tylko udajemy, tylko zakładamy maski i gramy jakiś chory teatrzyk, by inni spostrzegali nas jako miłych, sympatycznych, uprzejmych, a wcale tacy nie jesteśmy. I tutaj staram się wpuścić te wspomnienia do siebie. Kontrolki na ścianach służą ustawianiu tych kawałków szkła w taki sposób, żeby tworzyły coś w rodzaju peryskopów. Luke potrafił zaglądać bardzo wysoko, bardzo daleko za pomocą tych, nazywał to oknami. I za pomocą kontrolek manipulował, tak jakby nawigował tym wzrokiem. Dotyczyło to głównie tego, co najbardziej go interesowało, czyli wszystkiego powyżej Metropolis, tego tak zwanego nieba, ale potrafił też zaglądać w Metropolis, w odległe miejsca. I wspomnienie polega na tym, że widziałeś wiele razy, jak to robi. Siedziałeś sobie tu gdzieś na podłodze. Niekoniecznie była to wizyta towarzyska. Potrafił też, i chyba też byś to potrafił zrobić. Albo może dlatego, bo cię nauczył. Tymi kontrolkami otworzyć środek podłogi. Otworzyć środek podłogi i wtedy ukazałoby się taki okrąg, który jest podzielony trochę tak jak koło odwozu, jak zegar, na kilka segmentów i te segmenty to klatki. Schody prowadzą do korytarza, który jest wokół tych klatek.
I tam na tym korytarzu stoi skrzynia, w której on trzymał te przedmioty, które pomagały mu przenosić upolowane byty z tego nieba do tych klatek. Twoja praca polegała na tym, żeby żeby osłabiać te byty w klatkach, żeby je psuć. Tam jest też na dole, z dołu jest wyjście do Metropolis, takie wyjście, które z zewnątrz wygląda jak czarny zaułek, do którego się nie chce wchodzić, dlatego jest dosyć bezpieczne, bo nikt tam nie chce wchodzić. A tak naprawdę jest to zaklęcie, które Luke rzucił na to przejście. Można wyjść na ulicę Metropolis. Osadziłbym to w fikcji mechanicznie i wykorzystał ostatnią komórkę szóstego zmysłu. Że to ten szósty zmysł prowadzi mnie, oprócz tych wspomnień, prowadzi mnie również do tego miejsca, gdzie może być ta moc, ewentualnie podpowiada, co nacisnąć. To jest taka mieszanina wspomnień i intuicji. To ja mam jeszcze taki dodatek do tego szóstego zmysłu, co powiesz na to, że wiesz dzięki niemu, że bardzo łatwo zejść po schodach, podejść do skrzynki i wyciągnąć te przedmioty, w których jest moc. Mając je w rękach, możesz korzystać z tej mocy. To jest na tyle proste. Ale szósty zmysł, jeśli to zrobisz, podpowie ci, że jeśli stojąc tam skręcisz w prawo, zobaczysz coś, co wywoła wspomnienia, które mogą być bardzo nieprzyjemne. A może wcale nie nieprzyjemne. Więc jak to się stało? Czy masz po prostu rogi mocy? Jesteś z powrotem u góry u Caroline? Czy patrzysz w prawo? Patrzę. Zgodnie z deklaracją, może nie deklaracją, ale zgodnie z tym, co Dave mówił. On chce zmierzyć się z przeszłością. Nie wiem, czy w celu takim, żeby nie popełniać tych samych błędów, ale na pewno on nie jest tchórzem takim jak Luke. On nie będzie się wykręcał i uciekał przed swoim obowiązkiem. Patrząc w prawo, jest krata. Za kratą jest pomieszczenie takie jakby trójkątne, bo w środku, w centrum tego jakby koła wozu, powiedzmy, bo w takim kształcie są te cele, jest wężej. Na zewnątrz pod kratą do ściany przyczepiona kartka z napisem Kresteriach. I widzisz swoje ręce, jak wkładasz do środka, do tej klatki. W tej klatce jest taka mgiełka, tak jakby... Wydaje ci się, że poniekąd ten Kresteria był tą mgiełką, ale we mgle świecące cztery gałki oczne. Okrągłe, z czarnym punktem w środku. Takie trochę nienaturalne, trochę za duże. I słyszysz głos obok. Te dolne. Ty słyszysz swój głos odpowiadający Demiurgowi. Wiem. Bo dzięki niemu mógłby uciec. W momencie, kiedy przekładasz ręce do środka, to te kraty się słuchają twoich rąk. Tak są skonstruowane. One nie zatrzymują rąk, tylko się jakby zawijają wokół twoich dłoni, a twoje dłonie zaczynają płonąć. To ty je rozpalasz. Ty mogłeś robić takie rzeczy, takie i wszystkie inne. I kiedy palce płonące dotykają brzegów tego dolnego oka, to czujesz, że ta mgła jest pewnego rodzaju ciałem. Jest oczodołem, który drży, który się przeciwstawia, który nie wydaje dźwięku, ale gdyby to coś mogło wydawać dźwięki, to by ryczało z bólu i strachu. I wypalając sobie drogę przez tą mgłę, wyrwałeś to oko. I kiedy wyjąłeś je na zewnątrz, przekazałeś w prawo, musiałeś zgasić ręce, więc przekazałeś Demiurgowi, który wiedział, co z tym zrobić. On potem
zaniósł to na jedno ze wzgórz. I kiedy dzieje się to, to wspomnienie, bo to jest flashback, to dwie rzeczy. Chciałbym, żeby doszło do komunikacji pomiędzy tobą i Krysteriachem, bo on to doskonale też czuje, mimo że już go tutaj nie ma. Ale chciałbym, żebyśmy sprawdzili rzutem na weź się w garść, co się z tobą dzieje. Zacznijmy od tego drugiego. 12. Ale ja tu sobie użyję atutu, którego już bardzo dawno nie używałem, czyli znużonego. Dobrze. Dave Hill. Wróciłeś do starego miejsca. Tu się poznaliśmy. Jeszcze nie do końca, ale już niedługo dokończę to, czego wtedy nie skończyłem. Ile masz teraz oczu? Cały czas tylko troje. Nie wypełniłeś swojej części umowy, ale chcę ją zmienić. Muszę uwolnić twoją żonę i córki. Sługusy Ganchikota chcą mi je zabrać. Wolę nie mieć przeciwko tobie tej karty atutowej, niż oddać je tym bestiom. Zbliża się koniec wszystkiego. Nie sądzę, żebyś zdążył donieść mi moje oko. Więc zginę wraz z tym miastem. Tak jak wszyscy. Jest już trochę za późno, ty parszywy kłamco. Mam nadzieję, że zdążę, nim to miasto faktycznie padnie, dorwać cię i pozbawić cię wszystkich oczu. Nic się nie zmieniłeś. Dlaczego nazywasz mnie kłamcą? Jest jakiś moment, w którym cię okłamałem? Kto mną manipulował? Kto zsyłał koszmary na moją żonę, a potem mówił, że jest chora i potrzebuje pomocy? Nie kpi ze mnie. Naprawdę nie kpi. Bo już nie jestem tym Dave'em, który został uwięziony w Elysium. Bliżej mi do tamtego Dave'a, który zabrał ci czwarte oko, a teraz przyjdzie po pozostałe. Nie jesteś Dave'em, który lepi rzeczywistość tak, żeby mu była wygodna. Nie manipulowałem tobą. Zawarliśmy umowę. A to, jak sobie później uzasadniałeś w zetknięciu z wielkim zaklęciem, które jest iluzją pomiędzy Metropolis a Elysium, to nie moja sprawka. Dziewczyny będą na szczycie schodów, kiedy przyjdziesz odebrać mi moje pozostałe oczy. Wyrywam się z tego wspomnienia, z tego połączenia. I ja nie otwieram tej skrzynki. Złość we mnie eksploduje i mocnym ciosem niszczę tą skrzynkę. Te przedmioty z niej się wysypują. Mhm. Ciężko oddycham. Biorę kilka z tych przedmiotów i wracam na górę do Karol. To są cztery rogi. Trochę jakby kozła. Powiedzmy w długości dłoni ludzkiej, wiesz, dorosłego mężczyzny, lekko zaginające się. Ale no, absolutnie wyglądały jak poroże, takiego są kształtu, są porowate. I one są ewidentnie w środku mają moc. Więc tak, i mając je, możesz z nich korzystać, kiedy na przykład korzystasz z ruchu. Ruch moc.
jeśli ta złość wybuchła i to... To ten znużony chyba jest niepotrzebny, co? No właściwie myślałem, że scena, bo nie chciałem, żeby ta emocja była w scenie, kiedy rozmawiam z Krysteriach. Uznałem, że ta scena kolejna, czyli już wyrwanie się z tego kontaktu, no to to jest właśnie zejście znużonego i wybuch złości. W ten sposób to fikcję usadowiłem. Także stabilność leci mi o jeden, no i wybrałem zbiera w tobie gniew faktycznie. Tak. Kiedy wracasz na górę, twoja siostra siedzi na krześle i nie trzyma nic w rękach. Nie ma opatrunku na głowie, tylko włożyła sobie w swoje poranione oczy doły, które są takie całe zaczerwienione na zewnątrz. Te dwoje brązowych oczu, które mają czarne punkty na środku, żadna powieka ich nie okrywa. Wyglądają dosyć strasznie. Ale widzisz po jej mowie ciała, że jeszcze nie umie nimi widzieć. Bo jak przykręca w twoją stronę ciało, to raczej na słuch niż spoglądając prosto w ciebie. Ty rozmawiałeś tam z kimś? Rozmawiałem. Rozmawiałem z bytem, który... wybiera się, kurwa, teraz wszystkiego. Jebany parszywiec. To on uknął tą intrygę. To on tak manipulował, że moja żona i dwie córki płonęły przez dla nich nieskończoność w więzieniu. I to on za to zapłaci. Ale nie teraz, Karol. I chcę iść na tyle głośno, żeby wiedziała, że się zbliżam, żeby to jej nie wystraszyło. Kładę koło niej faktycznie te kawałki poroża. Chwytam ją bardzo delikatnie. Bardzo duże dłonie Dave'a, jej twarz na policzkach. I składam dwa pocałunki na tych oczach. Dobra, super. Ale sprawdźmy też mechanika. 17. To w takim wypadku nawet niekoniecznie musisz wykorzystywać moc. Jeżeli będziesz chciał wziąć ze sobą te cztery rogi, to będziesz miał tego rodzaju, nie wiem, zapas. Jak najbardziej. Chociaż należały do Luka. On jest słaby. On nie wykorzysta ich tak, jak należy. Kiedy mówisz o tym, że zemścisz się na Krysteriach, który uwięził twoją rodzinę, to pojawia się w Dave'ie myśl o tym, że najpierw on uwięził jego? Czy w ogóle nie? Nie. Przecież ludzie są źli. Ja myślę, że te pocałunki złożone, gdyby ktoś był bardzo blisko i patrzył na tą całą scenę, dostrzegłby wręcz dwie iskierki przychodzące do oczu, jak prąd pobudzający martwe ciało do życia. I od teraz w tęczówkach, oprócz brązu, szarości, od czasu do czasu też będzie pojawiać się złota iskierka mocy. Super. Ona jest poruszona, bardzo, bardzo wzruszona, bo ona widzi. Przyszłość pokaże, ona ci to będzie próbowała wyjaśniać, że widzi trochę inaczej, że to jest trudne do opisania. Z jakimś filtrem inaczej, ale absolutnie to jej nie utrudnia jej funkcjonowania. Ma oczy, jeśli będzie chciała chodzić wśród innych i nie wyglądać dziwnie, będzie musiała nosić okulary przeciwsłoneczne, ale to nie jest problem.
nie potrafi płakać tymi oczyma, ale ona płacze. Płacze ze szczęścia i z radości. I w tym uniesieniu uważam też jeszcze jest kwestia podniesionej stabilności. Niech jeszcze raz podniesie się, ale tym razem o jeden. Pozostań wstrząśnięty. Cóż więc dalej? Ja myślę, że chwilę tu jeszcze spędzimy. Kwadrans, może 30 minut. Ja chciałbym, bo całe przywracanie tych oczu, rozmowa, wspomnienia, to wyczerpało trochę mentalnie Dave'a. Chciałbym, żeby złapał oddech. Również chciałbym wykorzystać jeden z tych rogów, by wyleczyć mnie i Caroline. By jeszcze raz próbować rzucić i faktycznie już może automatycznie założyć, że to będzie czerpanie z tego jednego z fragmentu poroża, dobra, żeby pozbyć się ran. Dobrze, to tak zróbmy. Czyli jakby ten róg dalej funkcjonuje jako przedmiot, nie wiem, chyba że go wyrzucasz zakładając, że jest pusty, bo jest pusty. To już znaczy, inaczej, to były cztery ładunki, czy to był jeden ładunek jako cztery elementy opisane w... Cztery rogi i w każdym z nich jeden ładunek, czyli w sumie cztery ładunki. Dobrze, czyli rozumiem, że mam trzy ładunki w tym momencie, bo jeden wykorzystuję na leczenie. Tak jest. I rozumiem, że też kostka Tekrona mi znika jako przedmiot. Tak jest. Ale i ty, i ona jesteście uzdrowieni? I tak, niechaj ten czas tutaj spędzony właśnie, nie wiem, siedząc obok siebie, ona ogląda to pomieszczenie, jest ciekawa, chodzi, dotyka. Ale popchnijmy sprawę do przodu, co w większej koncepcji, jaki jest cel? Las i Malkut. Tam płonie, tam Gamczikot chce położyć swoje brudne łapska. Tam jest zbyt dużo zmagazynowanej mocy, by przepadła, by została zabrana przez takiego parszywca. Także będę starał się razem z Caroline pojawić się przed obliczem i zabrać całą moc. Rytuał się już nie odbędzie, a na pewno nie w takiej formie, o jakiej rozmawialiśmy. A na pewno Dave nie chce, żeby ten rytuał w ten sposób się odbył. On lepiej wykorzysta tą moc do obudzenia całkowicie Caroline, a następnie, nie wiem, zobaczymy. Nie ma co tworzyć planów. No dobra, ale... na niedźwiedziu. Przeniesienie się do lasu, jak rozumiem, do tego miejsca, w którym spotkaliście z Lukiem Malkut, ale najprawdopodobniej tam teraz trwa pożar. Co na to, Dave? To nie jest pierwszy pożar, w którym był? Coś podobnego chciałem powiedzieć, tak. Myślę, że on jest za pan brat z płomieniami. Będzie się czuł jak w domu. Dobrze, to zróbmy to. To niechaj jeszcze raz potoczą się kostki w ruchu mocy, bo to dzięki niemu chcesz się przenieść, prawda? Przenosiny z Caroline sprawiają, że jest minus jeden do tego rzutu. Ona mi daje plus dwa, czyli jestem na minus jeden, bo już nie mam żadnych ran. Także jestem na piątce. Piętnaście. Tak jak wcześniej mrugnięciem oka przeniosłeś się z chaty do domu, tak teraz stoicie w środku pożaru. Tutaj Luke idąc i oglądając to całe wydarzenie, tą pracę, która jest wykonywana, mówi na głos, ale notując w swoim dzienniku,
o tym, że Cytadela Cheseda jest odbudowywana, a my teraz idziemy wykonywać rytuał. I być może no domyśla się tego, że to jest Cytadela Cheseda, no bo są tam jego pachołkowie, a przecież Chesed został uratowany przez Darka, więc być może został przywrócony, więc oni mają swojego pana. I takie rzuca, mówiąc na głos, chciał, żeby Molly to usłyszała, ale pod pretekstem notowania. To jest zafrasowane. Ten Chesed, którego szukała Marta? Czy ona o tym wie? Tak, Darek złożył na ręce Marty ciało, lub może ciało sugerowałoby, że on nie żył, ale jego samego. Wtedy, pamiętasz, pojawiliśmy się razem nagle przy tobie, wtedy gdy ty spałaś i Darek był taki poparzony. On przeżył piekło. Dosłownie i w przenośni, ale zrobił to dla niej i chyba widzimy właśnie tego rezultaty. Czy to by oznaczało, że bardzo... Marta też w jakiejś postaci tu gdzieś przebywa? Liktorzy są od tego, aby pilnować przejścia, więc na pewno będzie nam przeszkadzać, jeżeli będziemy chcieli otworzyć. Ja może tak zadam wam pytanie, czym dla was w ogóle jest ten rytuał? Chciałbym poznać. Niech was nie zmyli, proszę. Powiem to, chociaż być może nie powinienem. Niech was nie zmyli moja postawa i ochocze podejście. Ja wiem, co my robimy. Czym on jest dla was? Mój wuj, umierając, przekazał mi obowiązek, który dzierżył. Domyślam się, że gdyby nie ta nagła śmierć na skutek oczyszczenia Molly, to pewnie i tak w pewnym momencie chciałby mi to przekazać. Bo mówi, że od zawsze nasza rodzina pilnowała przejścia. To przejście od zawsze miało być utrzymywane dla lasu, ponieważ wiedzieliśmy, zobaczyliśmy to, duchy nam to powiedziały, że będzie moment, w którym las będzie chciał przejść przez to przejście i naprawić wieczne miasto. Nie wiem nic o tym lesie, o tym mieście, o tych sprawach, chociaż widzę, że one są rzeczywistością. Kiedy dla mnie ten rytuał jest wypełnieniem mojego obowiązku. Molly? Może to zabrzmi głupio, ale ja jestem pomocą Łałatę. Jestem w końcu kimś, kto może coś zmienić. Nie jestem po prostu taksówkarzem albo kucharką, a matką. Prezenterką osobą chorą psychicznie. Wiem, co robiła z nami Marta. Wiem, że próbowała nas oszukać i bardzo mi się nie podoba to, że ktoś mnie przez długi czas okłamywał. Dlatego powiedzmy, jeśli robiąc coś będę mogła trochę utrzeć jej nosa, to również sprawi mi to małą przyjemność. A czy twoja przyjemność jest warta miliardów istnień? Może ty powiedz najpierw, czym dla ciebie jest ten rytuał, bo zdajesz się wiedzieć więcej niż my. Ja nie powiem, czym on jest dla mnie. Ja powiem, czym on jest w istocie. Chcemy wpuścić Gaję do wiecznego miasta. Chcemy wpuścić tutaj matkę naturę, która w porozumieniu z Malchut... z moją panią? Czy moją panią? Ciężko powiedzieć. To skomplikowane. Ale można tak... wskazała mi kierunek. Wpuszczenie Gai tutaj wywoła wojnę. Wojnę pomiędzy tym, co jest tutaj, a tym, co jest w Elysium. Spuścimy zasłonę iluzji. Dla nich, dla takiego Marka, to nie będzie już sen. To będzie rzeczywistość.
i jestem bardziej niż przekonany, że zginie bardzo, bardzo dużo istnień, bo niekoniecznie osób. Nie wiem, Molly, ty widziałaś ten pożar za mną, za moimi... To jest właśnie Gaja, ona teraz płonie, my musimy zrobić to jak najszybciej, bo jeżeli nie zrobimy tego jak najszybciej, to wszystko będzie stracone. Firszluk, nie wiem, ale wydaje mi się, że... Czasami, żeby coś zmienić, należy trochę cierpieć i czasami potrzebne są ofiary. I tutaj patrzę tak kątem oka na tego starszego pana w piżamie i widać, że mam bardzo smutny wzrok. Ja nie wiem, myślę, rozumiem. Że dużo się tutaj zmieniło. Tylko nie wiem, czy to jest do końca nam o tym decydować, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja go wykonam, ale dlatego też chciałem pomóc Tekronowi, bo nie wiem, jakie wyjście jest dobre, czy w ogóle jakiekolwiek będzie dobre. Konsekwencje są nieznane i być może nawet nie doczekamy ich, bo padniemy tutaj pod jednym z tych patałachów, które tam fruwają. Już miałem z takim jednym do czynienia. Da się coś tym zrobić, chociaż bez naszego półgłówka może być ciężko. Ale to jest duża sprawa. Musicie mieć świadomość tego, że to nie jest ten jeden staruszek, który tutaj leży i dogorywa. To jest los wielu, wielu istnień. Wydaje mi się, Luke, że jeśli my czegoś nie zrobimy i my nie podejmiemy jakiegoś działania, to działanie podejmie ktoś inny. Ktoś taki, który... Więcej Dave'ów. Więcej takich zagubionych Dave'ów, więcej zagubionych Mart. A może to, o czym mówisz, jest naszym drugim zadaniem. Po tym, jak dokonamy rytuału, może będziemy mogli uratować część tych istnień. Twoje słowa są szalone, co nie sprawia, że im nie wierzę od razu, ale nie widzę powodu, żeby wierzyć im bardziej albo żeby miały mnie ugiąć wobec tego, co przekazał mi mój wuj. Obowiązek jest ciężki jak góra, ale jak zamierzam go wykonać. Rozumiem, ale po prostu chciałem, żebyście wiedzieli, że gdy to zrobimy, wybuchnie piekło. I to takie realne. Zróbmy to. Na co jeszcze czekamy? Wyobrażam sobie, że ta rozmowa toczy się w takim przykucu właśnie na szczycie tego pagórka. Po prostu obserwujecie sytuację, ale żeby ewentualnie nie być dostrzeżonym przez te latające istoty, to jest daleko, ale skala tej myślę, budowli że jest potężna. Na tyle dużo... Tak, mogą. Przepraszam, tyle dużo mówiła, że oni wiedzą, że oni są niebezpieczni, oni czekają. Że tak. Mhm. I w tej rozmowie nie uczestniczy Mark. Zostawmy go w ogóle. On wpatruje się w to, on może to słyszy, ale to, co zrobiłeś z jego umysłem, Luke, sprawia, że to jest część gry. To jest jakby przerywnik. Myślę, ale... że możemy widzieć tego Marka, który wpatruje się w te anioły. To jest piękna scenografia, to jest dziwna scenografia. To jest bardzo... No to są takie efekty 3D, które no, na pewno pojawiają się w kinach czy w śnie, ale pewnie się tego nie spodziewał. Więc może być gdzieś tam zapatrzony. Tak go sobie przynajmniej wyobrażam. Łałatę patrzy na ciebie, Molly. Kiwa głową, tak jakby do swoich myśli, może do ciebie, może cię pozdrawia, ale dla niego to jest podjęcie decyzji. I mówi w twoją stronę, Molly, ale mówi to do was. Spróbujmy zakraść się od strony tych schodów. Natomiast
Zanim pozwolę mu zrobić pierwszy krok, czyli zeskoczenie na ten balkon, poniżej, chciałbym spytać się ciebie, Molly, jeszcze, czy ty wobec tego, co mówił Luke, masz jakieś wątpliwości? Czy może chcesz je rozwiać próbą dostrzeżenia rzeczy, bo potrafisz widzieć więcej niż inni? Czy po prostu idziesz za łałatę? Ja zdaję sobie sprawę, że patrzenie w przeszłość to jest dostrzeżenie tego, co było. Natomiast patrzenie w przyszłość albo jakby przesuwanie czasu, na pewno te ścieżki są różne. Tak jak w filmach albo w grach, gdzie można różne drogi wybrać. Więc myślę, że ja się trochę boję widzenia tego, co będzie do przodu. Myślę, że ja jeszcze na to nie jestem chyba gotowa, ale na pewno chciałabym się rozejrzeć po okolicy, bo gdzieś w głębi zastanawiam się, czy będzie okazja albo szansa na to, żeby jednak odesłać Marka. Czyli patrzę na... no patrzę przez przestrzeń, nie przez czas. Dobra, to rzuć proszę z dodatkiem swej duszy. 12 minus 1. Jest 11. Czyli jesteśmy w środku. Więc opiszę ci ogólnie jedną rzecz, a ty będziesz mogła zadać jedno pytanie. Trop, jaki mi podajesz, to jest kwestia ewentualnego jakby ocalenia Marka. Podpowiem ci, że to jest w lewo. I mówiąc w ten sposób, że na wprost jest zagajnik i wieża, w prawo jest wzgórze, a w lewo jest ta ulica, z której... tam jest między innymi kamienica Łałata. To tam jest ewentualność dla Marka, ale... To jest ta kamienica, gdzie ja go dostrzegłam początkowo, prawda? Gdzie było przejście do sypialni? Nie. Nie. To jest daleko za wami i tam nie ma takiej możliwości. W sensie tam nie czujesz tego, żeby można było pomóc w jakiś sposób Markowi. Mówiąc, kamienica Łałatę to jest kamienica, gdzie są rury, gdzie jest zaparkowany cały czas pick-up Łałatę, to patrząc z góry widzisz go w oddali. Ale proszę cię, żebyś wybrała kierunek. Czy rzeczywiście chcesz spojrzeć w lewo tam, gdzie ewentualnie Markowi można pomóc, czy raczej przyglądasz się wieży, czy kikutom, czy wzgórzu? Myślę, że zerknę w stronę budowanej wieży i ewentualnych zagrożeń, które mogą przyjść i nawet przeszkodzić nam w tym rytuale. Widzisz ją w wejściu. To wejście nie jest jasne, jest ukryte w cieniu. Ten cień wynika z rusztowania, które wokół części tych ścian stoi jeszcze rusztowanie. I to rusztowanie sprawia, że światło nie dociera do wejścia, które jest na samym dole tej wieży. Wejście skierowane jest w stronę właśnie tych kikutów, a ty potrafisz dostrzec takie rzeczy teraz. Nawet nie do końca wiesz jak, ale po prostu intuicyjnie twoja głowa kieruje się tam, gdzie trzeba spojrzeć. Na progu stoi Marta w tej postaci strasznej, tego potwora olbrzymiego, który próbował cię zaatakować. Ona stoi w bardzo ludzkiej pozycji, bo opiera się o framugę bokiem ciała, ma założone ręce na piersi i przygląda się. I to jest ogólna rzecz, którą dostrzegasz. Znaczeniem tej rzeczy jest to, że ona obserwuje ten las. Ty, jeśli chcesz, możesz dopytać o cokolwiek z tego, co powiedziałem. Rozumiem, Molly, że dysponujesz jakiegoś rodzaju przeczuciem, takim spojrzeniem. Lornetką? To jest dosyć daleko. Nazwijmy to przeczuciem. Przeczucie. Lornetko przeczucie. No to... To skoro ona tam jest i my to wiemy, super, że potwierdziłaś to, co mówiłem, to... Mogę zobaczyć, jaki będzie jej pierwszy ruch, ale to pewno będzie zależało od tego, co my będziemy chcieli zrobić. Dokładnie. Wydaje mi się, że istotne byłoby dla nas, jak szybko ona jest w stanie nam przeszkodzić, albo ewentualnie co my możemy zrobić, aby jej utrudnić dotarcie do nas. Bo
będziemy bardzo zdjęci i to będzie bardzo skomplikowane i na pewno nie potrwa chwili. Ja już robiłem rytuał, który nie trwał chwili. Teoretycznie trwał chwilę, ale dla mnie trwał wieczność. Ten przed chwilą, który robiłem, bo zrobiłem, żeby się tu dostać. Będziemy potrzebować czasu. Na pewno. Czas zawsze jest potrzebny. A tu? Tak. Więc myślę, że to jest to właśnie pytanie. W jaki sposób zdobyć więcej czasu? Czy jest jakaś przeszkoda albo... No znaczy tak, ile mniej więcej czasu mogłoby jej zająć albo im zająć, żeby się tu dostać? I czy ewentualnie jest jakaś przeszkoda, aby to spowolnić? Zacznijmy od tego, że Łałatek, który też słyszy tę rozmowę, najpierw, że tak powiem, kopie prosto w nadzieję, bo mówi, że rytuał trwa 3 godziny, 33 minuty i 33 sekundy. Ale ty widzisz, Molly, że droga powietrzna dla tych aniołów nad las to jest moment. To jest kwestia minuty, może nie całej. Ona, jeśli przemieszczałaby się pieszo, to pewnie zajęłoby to jej 5-10 minut, mniej więcej, ale możliwe, że potrafi też używać mocy do tego, żeby się przemieszczać. Ale wtedy widzisz więcej. Za jej plecami w pomieszczeniu, które i w momencie, kiedy ty wysyłasz swoje spojrzenie tam, to dla ciebie ściana tej wieży staje się przezroczysta i przestaje być dziwną, paraśredniowieczną wieżą, tylko w środku sprawia wrażenie, że wygląda jak stacja meteorologiczna z dużym salonem w środku, z kanapą, z telewizorem, z kuchnią, z której kiedyś robiłaś racuchę. I tam na kanapie jest niewielki taki kojec dla dziecka i stojący na nogach mały berbeć, niemowlę. I dla niej to dziecko jest ważniejsze niż wzięcie udziału w czymkolwiek, co będzie się działo. Więc kiedy twoja intuicja szuka sposobu na to, jak ugrać trochę czasu, to możliwe, że po prostu odwracając jej uwagę, robiąc coś w stronę tego dziecka, wywołując coś tam, co sprawi, że ona będzie się chciała zająć nim albo chronić je, a nie zajmować tym, co się będzie działo w lesie. No to... Idziemy. Na środku tych drzwi, do których dotarliście, jest poprzeczna taka klama, ale którą można okręcić trochę jak drzwi na jakiejś łodzi podwodnej czy na statku. I ona wbrew pozorom znajduje w sobie siłę, żeby to przekręcić i otworzyć. Ja, tak jak byłem z Molly, jedyną rzeczą, którą przyłożyłem z poprzedniego rynsztunku, ubrania i różnych rzeczy, był nóż, na którym zaciskałem ręce cały czas, żeby mieć chociaż jakieś złudne poczucie tego, że mam jakąś broń. Nigdy nie posługiwałem się nożem. Nigdy nikogo nie zabiłem nożem za bycia świadomym. Natomiast gdzieś mam, cokolwiek muszę mieć, żeby się obronić. I tak jak wcześniej zgrywam tu hojraka, to jednak spocona ręka przesuwa się w kieszeni na tym nożu. I idę dalej. Oni nie wchodzą. Ona mówi: mam łączność z panem Fordem, jeśli będzie to potrzebne. Powodzenia. Nie oszukaj mnie. To naprawdę nam się to obojgu opłaci. No, ja ufam ci, że jak wejdę tutaj, to wyjdę w Metropolis. No, spróbujmy tej gry. Robię krok w stronę ciemnego pomieszczenia. Ciemnego pomieszczenia. I kiedy za tobą zamykają się drzwi i słyszysz, że przekręcają ten klucz, to jesteś zamknięty w ciemnym pomieszczeniu, które śmierdzi słodkim, starym zapachem kojarzącym się z wnętrznościami. Jest powietrze jest zastałe, nie czuć żadnego przewiewu. Nie widać najmniejszej szczeliny światła, tak jakby było absolutnie szczelnie zamknięte. Co robisz?
Wyrabiam głęboki wdech, kacze mi trochę ciśnienie. Ten wdech wcale mnie nie ożywił, bo jest słodki, lepki w powietrzu. Myślę sobie tylko, żebym nie musiał nikogo jeść. Tylko, żebym nie musiał nikogo jeść. I próbuję iść do przodu w stosunku do tego, z którego kierunku przybyłem. Powolnym, asekuracyjnym krokiem próbuję przebywać drogę dalej. Tych kilka kroków i myślenie o, żeby nie musieć nikogo zjeść, sprawia, że słyszysz dźwięki, które słyszałeś wtedy, skulone w pomieszczeniu na stacji meteorologicznej. Mlaskanie. Myślę, że dreszcz przebiegający po całym kręgosłupie, bo to mlaskanie było koszmarne i gdzieś w środku w tobie cały czas jest. I jak otwierasz oczy po tym, jak zamknąłeś je odruchowo, to widzisz, że ściana przed tobą, ściana ciemności, już nie jest ścianą ciemności, tylko jest kratami bramy. Tak jakbyś dotarł do takim korytarzem jakby, do bramy składającej się z żeliwnych takich sztab pionowych. Ewidentnie pomiędzy jednymi z nich ktoś jedną wygiął i jest szpara. A to, co widzisz po drugiej stronie, to jest niestety znajomy ci widok. To jest ulica, którą przemieszczałeś się nie tak dawno. Nawet widzisz w odległości, bo ta ulica jest prosta, tak jakby ulica w Starym Mieście, stoi zaparkowany samochód, wydaje ci się, że to jest pick-up. Łołatę powiedział, jak go spotkałeś tutaj, że to jest jego samochód. Więc pamiętasz, że to on był zaparkowany pod kamienicą, w której było to chyba, czego szukasz. Ale Łołatę go zniknął w pewnym momencie. Jest tutaj znowu. Jest tutaj znowu. Natomiast w momencie, w którym wychodzę w tamtą stronę, nie opuszcza mnie myśl, bo w pewnym momencie po tym laskaniu pomyślałem o szpitalu psychiatrycznym i o tym, jak straciłem tą świadomość, i niepokoi mnie myśl, że teraz nie wiem, czy odmówiłbym tego, żeby kogoś zjeść. Przychodzi mnie znowu dreszcz i idę do przodu. Przejście i ostatnia myśl, która jest tym przejściem, to to, że byłeś naprawdę o krok od spróbowania. Po tym, jak po zmiażdżeniu klatki piersiowej doktora Mercy, jego kawałek został w twoich rękach. I w tej myśli twoja absolutnie lśniąca, okrwawiona pięść trzymająca kawałek mięsa z doktora Mercy jest bardzo blisko twojego nosa i ust. I czujesz tę słodycz, to ciepło jeszcze uchodzące. Po drugiej stronie kraty od ściany, opierający się o nią, dwaj mężczyźni prostują się. I patrzą na ciebie. Jeden z nich, około 40-letni, bardzo dobrze zbudowany, szerokie barki, czapka z daszkiem, ale tak nałożona na tył głowy, trochę sztubacko stercząca, ma koszulę i marynarkę, rozluźniony krawat, wokół nadgarstka prawego dziwnie połyskujący, jakby trochę płonący kajdan, taka obręcz, i trzyma drugą w dłoni. A obok niego, stojący tak jakby stał na baczność, bardzo wysoki i smukły stary mężczyzna, może około 70-letni, siwe włosy dookoła czaszki, góra czaszki jest łysa. On jest ubrany w białą koszulę zapiętą pod samą szyję, ale bez krawata, i narzuconą na to trochę starodawną marynarkę. Dobry wieczór. Słyszałem, że będziemy razem pracować. Salters nie zaciska twarz, kiedy to mówisz, i patrzy w ziemię. A Ford mówi: kto może wiedzieć, gdzie jest to, czego szukamy? I teraz
na mocy możesz się porozumieć jakoś z panią... Kat. Kat. Panią Kat. Z panią Kat możesz się porozumieć, ponieważ jestem w stanie to znaleźć, natomiast potrzebuję chwili intymności tutaj, ponieważ wiem, gdzie mogę znaleźć odpowiedź, natomiast chciałbym, żeby to miejsce pozostało dalej nieodkryte. Jesteś w środku, miękki i słaby, obliczony no. bliznami, ale w środku miękki. Czuję twój zapach. I tak cię znajdę. Dokąd chcesz iść? Zaraz tu wrócę. Mamy tu czekać? Czekajcie, zaraz wrócę. Salters robi ruch, jakby chciał iść z tobą. Ale się zatrzymuje od razu. To jest taki bardzo niewielki ruch. Może chciałby być gdzieś indziej. A czy ten Salters nie wydaje żadnego zapachu? Nie niepokoi mnie nic w jego zapachu? Myślę o jego zapachu w pewnym momencie. O, to ciekawe, bo wszak stałeś się bestią. Rzuć proszę na ruch rozeznaj intencje. Mam 16. Ja mam podejrzenie, to powiem o moim podejrzeniu, czy mogę jakoś to sprawdzić. Mam podejrzenie, że on może być żadnym tam panem przewodnikiem z muzeum, tylko że on może być jakimś takim cuchnącym jednym z tych właśnie poszukiwaczy tych ciał. I czy coś w tym zapachu, kiedy ich czułem w okolicach osiedla Złotego i w momencie, gdy się zbliżali, to czy to jest ten sam zapach? Nie. Oni, tamci dzicy, śmierdzieli właśnie dzikością i taką agresją impulsywną. A on śmierdzi straszliwie strachem. On jest przerażony. Rozumiem. To w takim razie próbuję od tego samochodu, bo z tego co pamiętam, to ten samochód stał dokładnie w miejscu, gdzie ja chcę pójść. To znaczy, to w takim, czy oni widzą, jeżeli namierzam to miejsce? Wiesz co, to jesteście na bardzo prostej ulicy, po dwóch stronach kamienice ciągnące się daleko, daleko. Na końcu tej całej ulicy są schody wzbijające się w górę i trochę niknące w takim pyle, w takiej mgle. Natomiast w jednej trzeciej tej drogi, czyli stąd jakbyś szedł około 10-15 minut może, jest ten pick-up. Więc oni go tak samo widzą jak ty, chyba że tylko ty go widzisz. Nie wiem, czy chcesz ich spytać. No, dobra, to próbuję przejść tak, jeżeli jest załom, wygięcie, tak, żeby niepostrzeżenie wejść do kamienicy i jeżeli nie napotkam nikogo, to szybciutko wejść do tego miejsca, w którym żeby się umówić tak, że skoro powiedziałeś im, żeby tutaj poczekali, to patrząc tam, jesteś pewien, że im trudno będzie ocenić perspektywę, czy ty wszedłeś do tej klatki, czy do klatki następnej, czy do klatki wcześniejszej. Rozumiesz, to jest na tyle daleko, więc możesz być pod tym kątem bezpieczny, chyba że jest tak, jak on mówił, że czuje twój zapach i to po nim trafi do ciebie, jak będzie trzeba. No dobrze, to w takim razie idę i próbuję jak najszybciej dostać się do tej maszyny. Niepostrzeżenie, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo ludzi, którzy obserwują. Próbuję zrobić to jak najszybciej, jak najsprawniej i ogarnąć szybko sytuację, wejść tam i odnaleźć to urządzenie, które pokazał mi Wałat. Ten pośpiech i determinacja na pewno pomagają, ale każdy kolejny krok, który stawiasz w Metropolis. To jest przedziwnie prawdziwe miejsce. I w ogóle masz wrażenie, że to jest... trochę masz wrażenie, jakbyś wrócił do domu. Może jest to związane z tym, że byłeś tutaj tak naprawdę niedawno. Ale jest to nie do końca przyjemne poczucie, bo ten dom tak jakby został zburzony. Te wszystkie kamienice są starawe, zakurzone, odpadający tynk. Jeśli są w oknach jakieś światła, to jest to płonący gdzieś ogień, kominek albo świece. I nie robi to specjalnie przyjemnego wrażenia. Oraz w momencie, kiedy docierasz do tego, na wysokość tego pick-upu i tak naprawdę trzeba skręcić w lewo do kamienicy, to
Masz bardzo silne wrażenie, że ktoś cię obserwuje. Patrzę na oko, na schodach. Kiedy patrzyłeś tam wcześniej, nie było widać oka, tylko taki pył, zawiesinę od pewnego momentu na schodach, ale kiedy teraz powiedziałeś, że patrzysz na oko, to tak jakby z tej zawiesiny faktycznie wychynęło troje oczu. Trójkąt składający się z oczu. Ale to nie one cię obserwują. One chyba też, ale to nie jest to poczucie. Masz wrażenie, że musisz skręcić w lewo albo w prawo. To ja. Słyszysz chropowaty głos starca. Od razu potrafisz w głowie dopasować obraz, który jest niepasujący i niepokojący przez to. Czeset. Tak jakby mówił niemowlak, tylko że starczym głosem, który tylko słyszysz. Jestem bardzo blisko, synu. No dobrze. Poczułem, że przybyłeś do miasta. To bardzo dobrze. Muszę cię przestrzec przed czymś. Molly jest tu blisko, ale ona dzisiaj zginie. Nic tego nie powstrzyma, chyba że ty chciałbyś ją uratować. Ona zginie w straszliwym ataku wojsk. Jeśli chcesz, dołącz do mnie, ja pokażę ci, w którym momencie możesz pobiec i ją ochronić. Marto, jakbyś mogła, wiem, że lubisz tam takie zahaczki. Zaraz sprawdzę, czy Molly coś grozi, czy nie. Natomiast czy to Czeset, czy to Marta, zawsze tak robicie, że gracie na naszych bliskich. No rozumiem, że informujesz mnie o zagrożeniu, zobaczymy, czy rzeczywiście to jest realne. Zaraz się przekonam i wchodzę. To ta komunikacja się urywa. A ty wchodzisz. Po wejściu do środka jest korytarz prowadzący prosto do salonu, ale ty wiesz, że rury są na piętrze. Są z prawej strony schody. W środku cisza, tak jakby nikogo nie było. Na górze nie ma śladu po obecności kogokolwiek. Duża przestrzeń, tak jakby duży salon. U góry dziura w dachu, przez który wydostają się te rury, srebrzyste rury, które wyrastają z podłogi w pewnym miejscu. Te rury mają na wysokości mostka stojącego obok człowieka drzwiczki, trochę tak jakby to był piec. Pamiętasz, że pierwsza od strony okien z drugiej strony tego pomieszczenia była, jak to powiedzieć, zamieszkana? Była pełna. Molly też zaglądali przez te rury, to korzystali z innej z nich. Co chcesz zrobić? To ja mam takie pytanie. Ile mam slotów na rany? Jeden slot. Ty masz... Bo jeżeli była jedna ciężka, to mogą być dwie lekkie, czy nie? Nie. Masz cztery sloty na poważne rany, ale dwa zapełnione, więc masz dwa wolne. Masz jeden slot na krytyczną ranę. Dobrze, a czy zrobienie sobie krzywdy w rączkę to jest poważna rana? Daj mi chwileczkę. Powiem ci dlaczego, bo chciałbym zadać dwa pytania. Znaleźć dwie rzeczy po tym, co usłyszałem od Czeseta. To znaczy, chciałem się dowiedzieć, czy jest tu gdzieś Molly, a druga rzecz, i gdzie ją mogę znaleźć, a druga rzecz jest taka, że chcę odnaleźć tego złotego laptopa. Które myślę, że jest okiem. Które myślę, że ma nasz pan doktor Luke w swoim chlebaczku. Każdorazowa ofiara z tej krwi nie jest automatycznie raną, tylko jest rzutem na zniesienie obrażeń. Mhm. Więc możliwe, w zależności od tego, co wyrzucę, tak, będę miał tak dużą ranę. Albo będziesz miał jej w ogóle. To też jest możliwe. I zrobienie tego dwukrotnie rzeczywiście sprawi, że będziesz mógł zadać dwa pytania. Dobrze. Tak jak Łałatę to tłumaczył, albo próbowałeś to wcześniej zrozumieć, wydaje się, że to jest rzeczy dotyczące wiedzy albo mocy, które są w miarę w pobliżu. Albo nadanie... Dwie rzeczy podejrzewam, że są w miarę w pobliżu. Mhm.
Czyli podejrzewam, że gdzieś tu może się być luk z złotym komputerem i to jest moja nadzieja, że on gdzieś w okolicy jest, albo w pobliżu, nie wiem, może. Albo w ogóle, czy to jest złoty komputer, chcę pomyśleć o tym złotym komputerze i mieć nadzieję, że to jest luk. A druga rzecz to jest to, że Molly, jeżeli jest tu blisko i grozi jej niebezpieczeństwo, chciałem najpierw weryfikować tą informację, którą dostałem od Chesseta, Marty, czy kogoś. Dobra, to od czego chcesz rozpocząć? I skąd od bierzesz Molly. Krew? Od Molly, zawsze Molly. Skąd biorę krew? Parzę. Robię sobie delikatne nacięcie na twarz. To tak naprawdę jest otwarcie nacięcia, które już tam było, albo pęknięcia po tym oparzeniu. To nawet nie specjalnie boli, tylko sprawia, że jest ci tam ciepło. Bierzesz na palcu krew, otwierasz te drzwiczki od pieca. W środku nie ma ognia, w środku jest pustka, taka chłodna czeluść. Więc próbujesz zrzucić z palców krople do środka i masz wrażenie, że poza rurą, która jest przed tobą, wszystko wokół znika. Jest taką srebrzystą pustką. I artefakt czeka na to, żebyś w myślach zadał pytanie. Jak brzmi to pytanie? Gdzie jest Molly? Czy coś jej grozi? Dostrzegasz taki odchodzący błękitny promień od rury na godzinę 14, a zdajesz sobie sprawę, że ta rura jest ustawiona i ty wobec tej rury tak samo, jakbyś stał na tej ulicy. Czyli gdybyś stał na ulicy przy pick-upie patrząc na schody, to nadal to byłaby 14. I ten promień leci przez chwilkę, po 10 sekundach widzisz zawieszony w tej srebrnej pustce obrazek. Obrazek przedstawia 4 osoby na pierwszy rzut oka. One są przykucnięte, pochylone na takim dachu budynku. Ten budynek to też starego rodzaju budynek, trochę jak kamienica, ale on jest dziwny, może z jakiejś, nie wiem, śródziemnomorskiej kultury, czy coś takiego, bo ma kaskadowe, opadające balkony, trochę jak byłyby schodami. Piętro niżej, balkon jest trochę wysunięty względem poprzedniego, ale na szczycie tego budynku, tak jakby na dachu, właśnie kucają te 4 postaci. Jest wśród nich Łałatę, jest wśród nich Luk, obaj są, jakby to powiedzieć, znoszeni, to jest najlepsze słowo. Są trochę potargani, zmęczeni, przyglądają się czujnie czemuś. Obok nich stoi kobieta, do której promień dociera, więc tak jakby to była Molly, tylko że nie wygląda jak Molly. Wygląda jak Jessica Lewis. A Jessica Lewis to prezenterka bardzo znanego serwisu w telewizji, w jednej z najpopularniejszych kanałów kanadyjskiej telewizji. Prowadzi też rozrywkowe programy. Natomiast kiedy patrzysz na nią i patrzysz, że ten promień dociera do niej, to widzisz na obrzeżach tej Jessica Lewis tak, jakby ona była z proszku, który się ma zaraz rozsypać. I takie coś widziałeś już przy Molly. Ale czy widzę w niej Molly? Nie, absolutnie nie jest podobna do Molly, tylko podobne jest tylko to wrażenie tego, że ona jest lekką mgłą. I obok kuca chyba najdziwniejsza postać, bo około 20-letni facet, który jest w bokserkach i w białym t-shircie. Nie widziałeś go nigdy na oczy. I dopiero po chwili dostrzegasz, że za nimi na ziemi leży trochę tak jakby odłożony starszy mężczyzna, bo on leży na boku i twarzą w twoją stronę. Chyba śpi? Może coś w tym stylu. Cała, powiedzmy, trójka, Łałatę, Luke i Jessica Lewis, przyglądają się bardzo uważnie czemuś po drugiej stronie, w sensie w kierunku na lewo. Ta wizja, ta scena nie pokazuje tego, co oni widzą. Nie wydaje się, żeby byli przestraszeni, tylko bardziej tacy, wiesz, czujni, obserwujący. Natomiast mężczyzna w bokserkach trochę nie wie, co się dzieje, uśmiecha się, co jakiś czas patrzy na Jessica Lewis.
A teraz proszę rzuć na zniesienie obrażeń. Do rzutu kośćmi dodajesz odporność, ale odejmujesz 1. 13. To powiedz mi, co sądzisz o tym obrazku? Bo ja muszę podjąć decyzję, który z warunków ci dać jako komplikację, ale chcę zbazować na tym, co dostrzegłeś i co myślisz o tym. Znaczy, po pierwsze, czy to jest niedaleka odległość, to jest gdzieś tutaj, niedaleko. To jest, masz takie poczucie, to jest część tego odkrycia, używania tego archetypu, wiesz doskonale, jak tam trafić. Jak będziesz szedł, to tak jakbyś trochę ten niebieski promień cały czas widział. I wydaje ci się, że to może być niedaleko, ale to może oznaczać, nie wiem, półgodzinny spacer, może do godziny, coś takiego. Rozumiem. No więc ja mam plan taki, żeby pójść w stronę złotego komputera, jeżeli go odnajdę, natomiast zaczepiając o tą grupę. Mhm. Znaczy powiedzieć, że wiem, gdzie to jest? I iść mniej więcej w tamtą stronę, ale zaczepiając o grupę wcześniej. Dobra. To w takim wypadku chcę, żebyś przyjął poważną ranę. To jest ta konsekwencja. Dobrze. I... Czyli trzy rany, tylko poważna rana nieopanowana, tak? Tak. I ona będzie dawała minus 1 do wszystkich rzutów. Mhm. I to podejrzewam jest kwestia taka, że ty nawet niespecjalnie dostrzegasz kłopotliwość tej rany, bo to jest twarz, którą od nie wiadomo jak długa masz cały czas pociętą i popsutą, ale ona po prostu jak naciąłeś to krwawi, krwawi, krwawi i będzie cię w odpowiednich momentach osłabiała. Dobrze, czy w takim wypadku nie musisz kolejnego nacięcia, bo cały czas to działa, czy chcesz zadać rzeczywiście drugie pytanie, czy... Chciałbym. Pytanie jest takie. Myślę intensywnie o złotym komputerze. Próbuję nie myśleć o tym, czy to jest chlebak, czy nie jest chlebak. I zobaczyć, czy wskazuje to samo miejsce, czy inne. Znów z tej pustki srebrzystej wokół rury, po tym jak precyzujesz swą myśl, wyrusza promień. I na początku wydaje ci się, że może coś jest nie tak. Chociaż na podstawie tego, co mówisz, co próbujesz zgadnąć, może to jest bardzo tak. Leci w tym samym kierunku. Ale najpierw masz poczucie, że w pewnym momencie to chyba jednak nie do końca jest ten sam kierunek, a potem na końcu promienia widzisz znów obrazek, który jest ci dany. I to jest coś takiego. Podłoże to coś w stylu bruku, chodnika, ulica, coś takiego, na czym stoi zaparkowany ten pick-up, ale wydaje ci się, że w innym miejscu. I wokół z pewnością jest miejski jakby krajobraz, jakieś budynki w tle, chyba nawet takie dziwne europejskie bloki wysokie, ale te budynki są zajęte przez to, że w środku, w powietrzu wisi coś w stylu ekranu albo okna. Trudno z tej perspektywy to rozpoznać, chyba że będziesz chciał to jakoś zbadać, ale trochę wygląda tak jakby na jakimś ekranie, który wisi nad tą ulicą, albo jest to przejście do może jakiegoś innego miejsca, jest coś w stylu okna i po drugiej stronie tego okna nie ma już miejskiego klimatu, tylko masz wrażenie, że widzisz chyba chatę górską. Trochę umeblowanie i belki to podpowiadają. Widzisz też postać, ale nie jest to Rutger, tylko postać w czarnym płaszczu z opuszczonym kapturem. I znasz ten płaszcz i ten kaptur, widziałeś go kiedyś we śnie. Bardzo brzydka, obła, popuchnięta różowa głowa bez włosów. Taka trochę powgniatana ta czaszka, brzydka, ale skupiona na czymś. I to coś, na czym jest skupione, to potężne akwarium. I w tym akwarium mnóstwo przelewających się, świecących glist. Trochę tak to wygląda. Złotego koloru, niektóre świecą mocniej, niektóre mniej. Możliwe, że jest tam jeszcze taka jakaś gleba, pomiędzy której te glisty się prze... Ale on jest jakoś połączony z tym czymś, widać jakąś rurę. Ewidentnie pracuje nad czymś albo, nie wiem, obserwuje to coś.
to widać jakby, nie wiem, na ekranie telewizora, który wisi, albo na ekranie, nie wiem, takim, wiesz, projektora, albo w oknie, które wisi nad ulicą. Mhm. Przepraszam, i promień, ten, który startuje od rury, który jest twoim pytaniem... Rozwiązałem już. Nie, wchodzi do środka i dotyka to postać. Luka dotyka? W jaki sposób przychodzi przez Luka? Przez... Nie. A Luk ma chlebak, widzę to? Czy... Nie, tutaj w ogóle nie ma Luka. Tutaj w tej wizji nie ma tych postaci. Nie ten ma. Promień w pewnym momencie odbił, w sensie nie do końca szedł w tym samym kierunku, ale poznajesz, że... nie zahaczał o nich, Natomiast dobra. To chyba nie jest daleko od siebie. Takie masz poczucie. Czy mogę spróbować zbadać to bez konsekwencji? Po prostu rzucić na zbadaj? Poproszę. To jest 8. I minus 1 za ranę to jest 7. To nie zbadam. Ale wynik brzmi, możesz otrzymać nieco informacji, ale nie za darmo. Możesz narazić się na niebezpieczeństwo lub koszty. Więc nie, ja ciebie poproszę... Nie no, rzuciłeś. Zadaj mi jedno pytanie, a ja wykonam ruch. Dobrze, to moje pytanie jest takie, że próbuję zrozumieć, czy jak gdyby promień wskazuje łysego pana, czy promień wskazuje akwarium? To jest moja informacja. Nie, przepraszam, ale to nie ma sensu na to marnować pytanie. Promień wskazuje ewidentnie łysego pana, bo ty to widzisz, tak jakby to nie wymaga badania. Dobrze, ale i tak muszę zadać jakieś pytanie, bo ruszyłem zbadaj. Mhm. Więc jakby możesz zadać pytanie dotyczące tego, co widzisz i jak to możesz rozumieć, tak. No nie? Pamiętam, jak Luke opowiadał o glizdach, które są hodowane. Nie pamiętam, w którym momencie opowiadania sobie różnych historii, on opowiadał o glizdach. Przypominasz sobie, że Luke opowiadał o Tekronie, o postaci, na którą trafił razem z Dave'em w Metropolis, który pracuje nad jakimś swoim bardzo ważnym projektem i z tym projektem pamiętasz, związana... Pamiętasz, to była rozmowa telefoniczna. On mówił o jakiejś rozmowie telefonicznej z Tekronem. Tak, on też potem rozmawiał z nim przez telefon, ale tak naprawdę w skrócie to wspomnienie polega na tym, że on się zapoznał z tym kimś. I ten Tekron, tworząc swój projekt, korzysta z jakichś glist, które wynajduje, oraz sam projekt przyspiesza ludzka krew, którą Luke, z tego co pamiętasz, mówił, że Dave mu jej udzielił, albo Luke mu jej udzielił, nie pamiętasz. Ale to byli sojusznicy w tej opowieści ewidentnie. To Tekron i Luke i Dave. Te glizdy, tak? To znaczy i te glizdy co robią? Nie, tego Luke nie potrafił powiedzieć, że to jest coś, jakaś ważna praca, którą ten Tekron wykonuje nad tymi glistami. Pamiętam, że to była historia, że on rozmawiał przez telefon i ten Tekron mówił, że te... że praca nad glizdami idzie dobrze, że robi coraz to nowe postępy. Tak, to ale, tyle pamiętam. Ale nie było w tym szczegółów. Ja wiem, tylko mówię, tak. Próbuję umiejscowić, gdzie to było, bo tak jak ty mówisz, to mi się zaczyna przypominać ta rozmowa, której byliśmy świadkami. To jedyny element jeszcze, który w tym wspomnieniu na pewno przychodzi, bo zwykle takie rzeczy zostają, to uczucia. Ten Tekron był podekscytowany jak dziecko, mówiąc o tym. Mało tego, kiedy ty go spotkałeś we śnie, to on też, wydaje ci się, był w takim, wiesz, takim podpaleniu, takiej radości twórczej. Mhm. I to jest... coś przyjemnego w tym jest, jakby spokojnego. Dobrze, ale czy to ma związek z tym, o co pytałem? Czyli o tym złotym komputerze? Jeśli wierzyć w moc tego artefaktu i w to, że on działa tak, jak Łałatę mówił, że działa, to właśnie pokazał ci złoty komputer. Czy ten człowiek, ta postać ma złoty komputer, czy wiesz, ma coś innego, tak jak idąc za twoim tropem, twoim myśleniem, co tu reprezentuje ten komputer? Tego nie wiadomo. Ale to dobrze. Jest właśnie tam, po drugiej stronie okna. Czyli teraz konsekwencje i rzucenie na obrażenia. Zrzućmy najpierw na obrażenia, bo konsekwencjami są kroki na schodach. Czyli 8. To ty wybierasz. Czy to będzie poważna rana? W sensie, przepraszam. Czy tracisz przytomność? Czy przyjmujesz krytyczną ranę? Czy umierasz? Ja bym chciał przed utratą przytomności krzyknąć z całych sił i utracić przytomność, jeżeli mogę. Mhm.
i zawołać Porda i Saltersa. Doskonale. To... Znaczy przez okno, czy nie wiem. Wiesz co? Ile jestem w stanie przed tym? Zróbmy tak. Zapatrzony w tę scenę, którą widzisz, przyglądasz się i próbując sobie przypomnieć te wszystkie szczegóły, o których mówiliśmy, trochę się w tym zatraciłeś. Nie poczułeś tego momentu, w którym krew z ciebie wycieka. Dopiero trzeszczący ta deska na schodach sprawia, że spoglądasz w prawo, tracąc z widoku jakby samą rurę. Ta srebrna pustka, która jest wokół, od razu wypełnia się pomieszczeniem, w którym jesteś i czujesz, jak absolutnie nie masz żadnych sił i widzisz, jak po schodach wchodzi Ford. Więc podoba mi się ta intencja. Nawet jeszcze automatycznie, bo tracisz przytomność, krzyczysz: Ford, tu! Ale widzisz, że on nie patrzy na ciebie, jak upadasz, tylko patrzy na rurę. I tracisz przytomność. Przeładowanie broni. Klik, klik, głośne. Czujesz zapachy skojarzeń. Górska chata. Twoja kraina snów. Krew z rozstrzelanego barku. I... głos, który jest trochę jak puszczony z głośników, które są wokół ciebie. Trudno go namierzyć. A więc polowanie się rozpoczyna. Cieszę się. Chwyt za kark. Masz wrażenie, że jest to chwyt jakiś obręczy, bo jest chłodny, bardzo twardy i kanciasty. I w momencie, kiedy się zaciska, słyszysz kłótnię. Sam to zrób! I głos, który mu odpowiada, jest głosem nienaturalnym, jest głosem straszliwym. Trochę tak, jakby jakiś metal modulował ludzki głos. Ja tego nie mogę zrobić! Rób to! I słyszysz takie trzaśnięcie. Ciche A! Tracisz znów na chwilkę świadomość. W tej ciemności jest głos. To w końcu śpisz? Czy nie śpisz? To jest głos Rutgera. Znów zaciśnięte te dziwne palce na karku. I masz wrażenie, że ktoś na tobie siedzi i widzisz nogi Saltersa tuż przed sobą. Jakby tył jego butów. On stoi przy rurze. Ten docisk znów jakby zaciska się. Masz wrażenie, że za chwilkę coś złamie ci kręgosłup. Ale nie słyszysz pęknięcia, tylko słyszysz pustkę i ciemność. Ale w tej pustce i ciemności nie ma Rutgera. A teraz czujesz chłód na policzku. Przełykasz ślinę, poruszasz twarzą i czujesz, że ten policzek leży na glebie, na jakimś piasku, kamieniach, na czymś takim. Czujesz, że bardzo boli cię ten policzek, który rozciąłeś, tym bardziej, że właśnie jest ciągnięty. Czujesz, że twoja noga trzymana jest w czyichś rękach i ktoś ciągnie cię po glebie. Co robisz? Jeżeli wiem, że to nie jest Rutger, próbuję nie dać znaku, że się obudziłem i tak ciągnięty spróbować się niepostrzeżenie obrócić i spojrzeć, kto mnie ciągnie. Ten twój ruch łączy się, jakby w tym samym momencie dłoń wypuszcza nogawkę twoich spodni. Więc kiedy otwierasz oczy, widzisz, że stoi przed tobą plecami do ciebie potwór. Bardzo wysoki, kanciasty, zrobiony z jakichś takich metalicznych kończyn, kawałków, wygląda jak zbroi. Wysokie monstrum, to stoi na dwóch nogach, ale masz wrażenie, że pomiędzy, wiesz, nie wiem, pomiędzy pojedynczymi kończynami są szpary na wylot. Tak jakby kilka różnych rur zostało połączonych, jakoś pospawanych.
To wygląda jako robot, tylko taki wysoki, smukły. I to coś ciągnęło cię za sobą. Teraz się puściło, bo zatrzymało się. Obok stoi znacznie niższy obecnie, ale Salters, który jest przykulony. Stoi tak jakby ramię w ramię z tym stworem. I obaj patrzą przed siebie. Za ich pleców widzisz tylko fragmenty tego okna, które wypatrzyłeś przez rurę. Nie widać, czy w tym oknie widać nadal to, co wcześniej było widać, bo ty jesteś z pozycji leżącej. Ale wygląda na to, że oni dotarli do tego miejsca. Ale czy ja mam wrażenie, jakbym przeszedł przez to okno? Nie, jesteś na tym bruku, który widziałeś, że jest. Ty zresztą poznajesz w okolicy. To jest właściwie bardzo mocno dobrze, że pytasz, bo powinienem to było wyjaśnić. Jesteś na takim placu, to nie jest nawet ulica, tylko plac. On jest dziwnie owalny, taki schodzący łukiem w dół i faktycznie wokół tego placu są budynki. Bardzo, bardzo różne budynki miejskie. Od bloków do kamienic. Dobrze, czy ja patrząc na tą osobę, to tak naprawdę widzę w niej Forda w innej postaci? Wydaje ci się, że to wszystko składa się w ten obraz. Krzyczę na niego. Jeszcze sekunda zanim krzykniesz, to jest jeszcze jedno wrażenie, bardzo silne, które pozyskałeś przez te rury. W lewo, gdybyś spojrzał, to chyba niedaleko jest to miejsce, które oglądałeś najpierw, czyli miejsce, gdzie jest Molly, Luke, Łałatę. To ja najpierw krzyczę do niego. Sługo! Kat! Ja miałem być twoim współpracownikiem, a nie twoją ofiarą. Pytaj jej, co masz zrobić. On powoli się odwraca. To jest twarz, która nie ma absolutnie cienia skóry i mięsa, tylko jest metalicznym, wykrojonym pyskiem potwora z jakimś otworem gębowym, który się rusza, kiedy słyszysz ten jego ściernisty głos. To... Jesteś narzędziem, które świetnie wykonało swoją pracę. Nie, mam umowę. To ty myślisz, że jestem narzędziem. Ja mam umowę z Kat. Jak przyniosę jej laptop, to mi cię odda. A ja zrobię to, na co mam ochotę. Kiedy on mówi to, przechylając głowę w jakiś dziki, zwierzęcy sposób, to widzisz, że nie cały jest z metalu. Ma wypukły na klatce piersiowej na tej wysokości trochę jakby pancerz. Po chwili widzisz, że ten pancerz jest chyba ze szkła takiego zaciemnionego, zadymionego. Sprawia wrażenie bardzo twardego. To nie jest szkło, które mogłoby pęknąć, tylko jest to jedyny element odróżniający się od pozostałych. On, nie chcąc chyba rozmawiać dalej, odwraca się w tą stronę, w którą patrzył przez chwilkę. Patrzę na niego. Poglądam w stronę tamtego miejsca i krzyczę z całych sił. Molly! Luke! Ratunku!